Witam Was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz dzisiaj. Rzadko kiedy mam okazję mówić dwa kazania w jeden dzień, to też pierwszy raz. Ale naprawdę jest mi bardzo przyjemnie, że możemy być razem tutaj, że widzę coraz więcej znajomych twarzy. Nawet pojawił się tu mój wychowawca z seminarium, którego bardzo dobrze pamiętam. Siedzi tu w pierwszym rzędzie, żeby mnie podglądać. Witaj, Piotrze. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić taki mały konkurs. Nie dla młodzieży, bo młodzież tego nie będzie pamiętać, ale dla starszych tutaj. Taki był zwyczaj, gdy byliśmy dziećmi, gdy ludzie w moim wieku byli dziećmi, to już bardzo dawno temu, że jeździliśmy na kolonie. Pamiętacie kolonie w Podkowie Leśnej na początku lat 70? To były piękne czasy i są tutaj ludzie, którzy byli na tych koloniach i którzy będą pamiętali te czasy. Jakieś 3 miesiące temu moi rodzice przysłali mi zdjęcie. Przypuszczam, że to jest rok 71 albo 72. Gdzieś tak. I to zdjęcie wygląda mniej więcej tak. Więc na tym zdjęciu ja potrafię rozpoznać tylko mniej więcej 4 osoby, oprócz wychowawców. Więc na górze zobaczycie brata Juliana Hatałę. Obok niego myślę, że to jest Stanisław Nidziński. Mam takie wrażenie. Potem tutaj po prawej na dole poznaję Janeczkę Nabę. O, dłużej teraz. I zaraz nad nią druga osoba chyba jest Danusia. Nie jestem pewien. Widzicie, gdzie ja jestem tutaj na tym zdjęciu? Trudno może zobaczyć. Ja jestem tutaj z jakimś maluchem na kolanach, którego nie znam, nie wiem kto. Mam tutaj około 50 kopii tego zdjęcia. Jak po kazaniu chciałbym, żebyście przyszli i zabrali. Ci, co pamiętają te czasy, na pewno tutaj ktoś jest, kto tutaj był. Jeżeli odnaleziecie siebie, odnaleziecie swoich przyjaciół, weźcie to, zaznaczcie i zgadniemy, zobaczymy, ile możemy zgadnąć ludzi z tego zdjęcia na koniec kampu. Dobrze? Może użyjecie pomocy znajomych przez Facebook albo inne. Zobaczymy, czy potrafimy zgadnąć jak najwięcej. Więc tutaj mam te zdjęcia. Zobaczymy, czy uda się nam to zrobić. No dobrze. Dzisiaj rano rozmawialiśmy na temat marzenia Jezusa. I zakończyłem przemówienie tym, że każdy z nas jest w jakimś sensie Chrystusem. Nie jesteśmy Jezusami, ale słowo, które jest powiedziane o Jezusie, jako że był Chrystusem, to znaczy, że był namaszczony. Biblia również mówi, że my jesteśmy namaszczeni. Dlatego my jesteśmy Chrystusami Jezusa. To jest to samo greckie słowo, które jest użyte przy Jezusie, Chrystus albo Chrystos. To samo greckie słowo później jest w tych wersetach użyte. I również rozmawialiśmy o marzeniu Jezusa, że Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe niż nad te czynić będzie. I właśnie to będziemy, nad tym będziemy się zastanawiać przez ten cały tydzień. Co to znaczy? I przyjdziemy do końca w sobotę wieczorem przyszłą. Weźmiemy to wszystko razem, zsumujemy. Ale aby marzenie Jezusa mogło się wypełnić, musiało się coś stać. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Panie Boże, który jesteś w niebie, dziękujemy Tobie jeszcze raz za to, że jesteśmy na tym miejscu, że Ty jesteś z nami dzisiaj. Prosimy Cię, abyś nas błogosławił, abyś był z nami. Gdy otwieramy Twoje Słowo Święte, prosimy Cię o to, aby łaska Twoja była nad nami, abyśmy usłyszeli głos Ducha Świętego. Prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W 1962 roku Thomas Kuhn, słynny amerykański filozof, napisał pewną książkę. Tytuł tej książki jest na ekranie: Struktura rewolucji naukowych. Ta książka była niesamowicie popularna w latach 60. i jest do dzisiaj
I jeżeli ktoś idzie na studia, zwłaszcza naukowe jakieś studia, to będzie na pewno słyszał o tym człowieku. To chodzi o to, że jeżeli chodzi o te rewolucje naukowe, co się zmienia w czasie tych wielkich rewolucji naukowych. W swojej książce on spopularyzował słowo, które nazywa się, jest po angielsku paradigm. Ono nawet przeszło do polskiego słownictwa i jest znane jako słowo paradygmat. Może nie każdy używa to słowo, ale jest, sprawdziłem w słowniku, że takie słowo istnieje, paradygmat. Więc paradygmat to jest pewien zbiór teorii, jest to, które nas otaczają i według których układamy sobie zrozumienie świata wokół nas. To jest, można powiedzieć, inne słowo na ten paradygmat. Ja będę tu używał słowo przez ten cały tydzień. Inne słowo światopogląd. Ja akurat lubię słowo paradygmat. To jest po prostu przyjęty sposób myślenia, sposób widzenia świata. To jest tak, jakby ktoś miał takie ramki i patrzał na świat przez te ramki. I każdy z nas ma takie ramki, każdy z nas ma swój punkt widzenia. I nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że mamy taki punkt widzenia. I z reguły nikt się nie pyta, czy jaki ja mam paradygmat w swoim życiu. Zadaliście sobie kiedyś takie pytanie? Jaki jest mój paradygmat? Prawda? Nikt nie zadaje sobie takiego pytania, a jednak takie pytanie jest. Jednak takie coś istnieje. Ja mam właśnie taki światopogląd. Wszystko jest poukładane ładnie, tak jak sobie ja wyobrażam w życiu. Lubię to. I tak sobie po prostu żyję. Według mojego światopoglądu. I nawet się nie zastanawiam, że mam taki światopogląd. Jest to po prostu coś bardzo oczywistego. On również spopularyzował słowo paradigm shift. I to jest najważniejsze słowo tutaj. To jest zmiana paradygmatu albo przełom paradygmatu. To jest zmiana fundamentalnego sposobu myślenia. Więc na przykład jest ktoś, kto ma wszystko poukładane. Wszystko w życiu jest pięknie i ładnie i rozumiesz siebie, rozumiesz swoich najbliższych, ale w pewnym momencie coś się staje i zmienia się twój paradygmat. Jesteś w innym paradygmacie i nagle mówisz sobie, ja nie lubię tutaj być. To nie jest moje miejsce, to nie jest moja framuga życia, ja tego nie lubię. Okay? Więc można powiedzieć, to zailustrować w ten sposób. Widzicie, człowiek był w jakimś paradygmacie, coś się drastycznego stało, nowy paradygmat przychodzi i on tego nie lubi. Okay? Więc to się nazywa właśnie przełom paradygmatu. Takie przełomy paradygmatu małe często się zdarzają w codziennym życiu, ale również zdarzają się olbrzymie przełomy zmiany paradygmatu, które kompletnie zmieniają sposób myślenia i historię ludzkości. Takie zmiany są bardzo rzadkie, niektóre tylko raz w historii świata. Na przykład, kiedy byłem nauczycielem, stałem się nauczycielem w szkole misyjnej na wyspach Fidżi na początku lat 2000. Byłem młodym nauczycielem prosto ze szkoły. Nie bardzo wiedziałem, jak się zachowywać ze studentami. Było to dla mnie nowość. Nie miałem żadnych wykładów pedagogicznych, zanim stałem się nauczycielem. No więc spodziewałem się, że jak stanę się nauczycielem, jak będę stał przed klasą, to będę tak uczył, jak ja byłem uczony w swoich klasach. Więc nauczyciel przychodzi, pierwszy przygotowuje, pisze swój wykład, wychodzisz przed klasę, mówisz swój wykład, zadajesz pytanie, jakieś pytania, jedna osoba ci zada pytanie, druga ta sama ci zada pytanie zawsze. Potem wychodzisz i się wszystko kończy. I ja pamiętam, że często byłem zły na moich studentów, bo ja tutaj wyprodukowałem jak najlepsze wykłady, a tutaj wiecie, to jest jako nauczyciel, jak masz taką małą klasę, to zawsze wiesz, kto słucha, a kto nie słucha. I tak czujesz, że jeden po drugim studenci ci się wyłączają. I tak patrzysz na nich i czasem oni byli bardzo grzeczni. Jak patrzyli na ciebie, to wiedziałeś, że oni myślą o czymś innym. Tak, oczy się tak szklą trochę i patrzą na ciebie, a ty myślisz, on w ogóle mnie nie słucha. No ja się robiłem taki zły na tych moich studentów,
Ja tutaj daję im perły mądrości, godziny przygotowania. Oni w ogóle nie są zainteresowani. Kiedyś jeden przychodzi do mnie i mówi, ty zawsze jesteś zły na nas. Mówię, ja tylko jestem zły, kiedy was spotkałem. Nigdy przedtem nie byłem zły. Ale pamiętam jednego studenta, na którego naprawdę byłem zły. Nigdy nie udzielał się w klasie, nigdy nie słuchał, był nieprzygotowany, nigdy nic nie mówił. Myślę sobie, leniwy facet. No co ja z takim, to się nie nadaje, a zwłaszcza, że ja przygotowałem przyszłych pastorów, to od razu się robi takie coś, to nie będzie z niego żaden pastor. Po co on w ogóle jest w tej szkole? I tak cały semestr na głowie stawałem, żeby w jakiś sposób go zaangażować, coś tu zrobić, a tutaj nic. Zacząłem być naprawdę zły na niego. I nawet myślałem, żeby porozmawiać z dyrektorem szkoły na ten temat, ale któregoś dnia postanowiłem sobie wziąć go na bok i zapytać się, o co chodzi. I wtedy mi powiedział historię swojego życia. Żona jest chora, nie ma pieniędzy na naukę, on ma problemy ze zdrowiem, jeszcze jakieś tam inne kłopoty. Jak on mi to mówił, to zmieniał się mój paradygmat. Rozumiecie? Zmieniał się mój pogląd na niego. Nagle zacząłem rozumieć, o co chodzi. Zacząłem rozumieć inną sytuację. W pewnym paradygmacie, jak patrzyłem na niego przez ten obrazek, to ja widziałem jako leniwego człowieka, który do niczego się nie nadaje, nie będzie z niego żaden pastor. Po co on, co to on w tej szkole robi? Ale gdy on mi opowiedział swoją historię, to zmienił się mój paradygmat. I nagle zacząłem patrzeć na tego człowieka zupełnie innymi oczami. To jest może jeden przykład takiego małego paradygmatu. Ja pomogłem mu, jak tylko mogłem wtedy, bo rozumiałem, o co chodzi. Ale są na przykład wielkie paradygmaty w historii świata. Jednym takim paradygmatem jest na przykład to, co znalazł nasz rodak Mikołaj Kopernik. On przyczynił się do olbrzymiego paradygmatu zmiany. Jak wiecie, jest to bardzo ważna historia, ważna osoba w historii narodu polskiego. Ja często uczę o nim w moich klasach i nikt nie wie, że on był Polakiem. No więc ja swoim studentom mówię, jeżeli chcecie mieć najlepszy stopień w mojej klasie, to pamiętajcie, że Kopernik to był Polak. I musicie zapamiętać to do końca życia. Ja zadam takie pytanie na egzaminie, ja żartuję, ale oni biorą to na serio. Więc jak egzamin przyjdzie, to żeby zdobyć ekstra punkty, piszą i Kopernik był Polakiem. No więc Kopernik, jak wiecie, chyba jak ja uczę w swojej klasie, to nikt nie ma pojęcia, kto to był. Więc ja bardzo to mówię o tym dużo, znaczy nie zawsze, ale często wspominam na ten temat. Jak widzicie, tutaj jest pewien paradygmat na ekranie. Ziemia jest w środku. I planety otaczają Ziemię, kręcą się wokół Ziemi. Był to ptolemaityczny typ światopoglądu i tak było do czasów Kopernika. Kopernik tego nigdy nie zobaczył. On to wszystko udowodnił przez matematykę. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że ktoś potrafi siedzieć, patrzeć na kartkę papieru i zrozumieć, co się tam dzieje, na niebie. No ale to było wszystko matematycznie. Więc Kopernik, gdy on to wynalazł, to nikt tego nie wziął na serio. To jest jedna ważna rzecz. Dlatego on nie był prześladowany. Kiedy jego książka o obrotach ciał niebieskich została wydana w 1543 roku, to ona została wydrukowana przez Osiandę, się nazywał ktoś, to był w Niemczech, publisher, jak jest publisher? Wydawca, wydawnictwa, dziękuję. I dostarczona ta książka została do niego w ostatnim dniu jego życia. Więc dostał ją na łóżku śmierci, ale dał dedykację papieżowi. Papież się z tego bardzo ucieszył. Bo to nowa teoria, wiecie, to był papież renesansu, to oni zawsze lubili nowe teorie. To fajna teoria, nowa, tam coś bardzo miłego. To się nikt tym naprawdę tak bardzo nie przejął. No to, bo oczywiście, jaki to sens? No bo przecież każdy człowiek normalny widzi, że jak staniesz, bo patrzysz w niebo, to słońce wstaje tam, przechodzi i to słońce się rusza, idzie na drugą stronę i każdy normalny człowiek tak rozumie. W dodatku w Biblii jest wyraźnie napisane, że Bóg ugruntował ziemię na stałych podstawach. Psalm 104:5. Więc nikt tej teorii nie przyjął na serio, ale coś się stało. Było tylko 5 ludzi w Europie, którzy potrafili zrozumieć łacinę Kopernika
i którzy potrafili zrozumieć, że Kopernik coś znalazł. Jeden z nich był Kepler, a troszkę później, to był niemiecki astronom Johannes Kepler, a troszkę później przyszedł Galileo. Gdy Galileo przyszedł, to się wszystko zawaliło. To jest taka zmiana paradygmu tutaj, paradygmatu. Okay? Przychodzi nowy paradygmat w tym momencie od czasów Kopernika do czasów Galileo. Galileo, tak się składa, że wynalazł teleskop. No on nie wynalazł, ale był pierwszym, który użył teleskop w sposób, żeby popatrzeć, w zrozumiały sposób, żeby popatrzeć na niebo. I gdy Galileo wyciągnął swój teleskop, on zobaczył, że Kopernik miał rację. I wtedy się zaczęło. Dopiero wtedy się zaczęło. Gdy on to zobaczył, to inkwizycja powiedziała tak, to jest idiotyczna, absurdalna i heretycka teoria, która kompletnie zaprzecza naukom Pisma Świętego. Niemniej jednak masywny, jednorazowy w historii świata i nieodwracalny przełom naukowy nastąpił w tym czasie. Była to zmiana paradygmatu, który nazywamy dzisiaj z geocentryzmu do heliocentryzmu. I wy wszyscy jesteście tym przesiąknięci. Co by się stało na przykład? Okej, wierzycie w Biblię, prawda? W Biblii jest napisane, Bóg ugruntował ziemię na stałych podstawach, prawda? No więc wierzymy, że ziemia się nie rusza, prawda? A ja mam pytanie. Byliście tam? Widzieliście przez teleskop, że tak jest? Rusza się ta ziemia tutaj? No nie rusza się. Jak słońce chodzi? Było tam i teraz jest tam. Prawda? No to wierzycie Biblii albo nauce? No pomyślcie o tym. Gdybym ja tutaj stanął i gdybym nagle zaczął wygłosić kazanie na temat biblijnych dowodów na to, że słońce obraca się wokół ziemi, to co byście pomyśleli? Dobrze mówi, tak? Że słońce obraca się wokół ziemi. Byście pomyśleli, kto go tu zaprosił? Skąd on się tutaj wziął? W ostatnich latach również przeżyliśmy wielką zmianę paradygmatu, w jaki sposób używamy informacji. Widzę, że dotarła do Polski, bo większość z was ma te małe komputerki w rękach, prawda, i się komunikujecie przez rozmaite tego typu sposoby. Po co o tym wszystkim mówimy? Otóż nasz Bóg jest absolutnym mistrzem zmiany paradygmatu. To jest jego biznes, to jest to, co on robi, żeby zmieniać ludzki paradygmat. Te przełomy paradygmatu zdarzają się na mniejszą skalę i każde nawrócenie jest pewnego rodzaju przełomem. Przecież każde nasze studium biblijne, które mamy z ludźmi, spotykamy tych ludzi, którzy mają pewien paradygmat w życiu, pewne spojrzenie na świat i my jako pastorzy, jako członkowie, którzy mają ten dar udzielania lekcji biblijnych, staramy się, żeby wziąć tych ludzi i przesunąć ich w kierunku tego paradygmatu. Prawda? I wtedy się zmienia zupełnie coś innego, ale to nie jest proste. Bo często ci ludzie nie czują się wyraźnie, nie czują się wygodnie, nie jest im dobrze z tą nową oprawą i zajmuje to czas, żeby się przyzwyczaić do tej nowej oprawy, zwłaszcza jeżeli twoja rodzina nie lubi tej oprawy. W moim przypadku ja się znalazłem w pewnym paradygmacie, jestem trzeciej generacji adwentystą, więc ja jestem w tym paradygmacie, urodziłem się w tym paradygmacie i ten paradygmat jest bardzo wygodny dla mnie. Ale pomyślcie o tych, którzy się stają adwentystami, że muszą całkowicie zmienić kompletnie punkt widzenia. I to wymaga również pewnego współczucia. Ale Bóg jest mistrzem przełomu paradygmatu, więc są takie mniejsze, na mniejszą skalę, a również zdarzają się na skalę narodową. Więc pomyślicie o czymś takim jak stworzenie, czy w historii świata, wiele razy w historii świata, stworzenie, wielka zmiana paradygmatu, potop, wszystko się zmieniło, wyjście z Egiptu, nowa zmiana, zupełnie inna sytuacja, niewola babilońska. To były wszystkie takie wielkie zmiany w świecie, które były jednorazowe i praktycznie nieodwracalne, zdarzały się tylko raz. Ale jedna zmiana paradygmatu na skalę wszechświatową zdarzyła się tylko raz. Nowy Testament nam mówi, że jeszcze przed założeniem świata
jeszcze przed założeniem świata, Bóg zaplanował wydarzenie bez precedensu, które miało się wydarzyć tylko raz, wyłącznie raz w historii wszechświata. Całym celem Starego Testamentu było przygotowanie ludzkości do tej zmiany tego paradygmatu. I od samego początku Pisma Świętego słyszymy już szept Boga. Na samym początku słyszymy ten szept o nadchodzącym przełomie. Jak się uważnie wsłuchamy, to usłyszymy ten szept, gdzie w Księdze Wyjścia, 3 rozdziale, 15 wierszu, coś słyszymy o zmiażdżonej głowie węża. Potem słyszymy o przymierzu z Abrahamem. Potem jest szept Boga o tej przyszłej zmianie paradygmatu, gdy słyszymy historię o Izaaku, który miał być ofiarowany, a zastąpił go baranek. Potem w życiu Józefa znajdujemy szept Boga. Życie Józefa, które było jednym wielkim proroctwem. O błogosławieństwach Jakuba, które również były proroctwem, zwłaszcza to, które zostało dane Judzie. A potem, jak idziemy z historią Starego Testamentu, szept zaczyna być coraz głośniejszy i powoli zamierza się w grzmot. I który oznacza, że wkrótce nastąpi olbrzymi przełom paradygmatu. Coś się radykalnie zmieni w historii świata. I Księga Izajasza jest właśnie czymś takim, która jest, można powiedzieć, grzmotem Boga, którym Bóg ogłasza jednorazową zmianę paradygmatu w historii świata, który jest tuż za rogiem. Pierwsza część historii, którą opowiada Izajasz, jest tuż przed wygnaniem. Niedobre się rzeczy dzieją, ale Izrael jest ciągle w Palestynie. Druga część jest adresowana do Izraela, o którym Izajasz wie, że za parę lat znajdzie się na wygnaniu. Będzie to czas demoralizacji, będzie to czas zniechęcenia, smutku, śmierci, duchowej rozpaczy i upadku marzeń. I to wszystko Bóg objawił Izajaszowi. I właśnie w tej drugiej części Księgi Izajasza Bóg przez proroka zapowiada przełom paradygmatu. I znajdujemy go, jeśli macie swoje Biblię, możecie otworzyć. Izajasz, rozdział 43. Więc Izajasz, rozdział 43, będę miał słowa na ekranie i wiersz 19. Jest tam napisane tak. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Czynię rzecz nową, już się rozwija. Popatrzcie wokoło i zobaczycie, że zaczyna się nowa rzecz. Tak mówi Bóg. Rozpoczynam coś zupełnie nowego w historii świata. Czy naprawdę tego nie czujecie? O czym tutaj mówi Bóg? Bóg mówi o wodzie. Bóg mówi o wodzie. O wodzie? Dokładnie tak. To od razu widać w następnych wierszach, bo słowo woda występuje tu aż 4 razy. W Izajaszu 44 rozdziale i wierszu 2-4 znajdujemy, że ta nowa rzecz ma coś wielkiego do czynienia z wodą. Tak mówi Pan, nie bój się, sługo mój Jakubie, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi, wyleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo na Twoje dzieci. Jeszcze dalej, w następnym rozdziale, wierszu 11, Pan cię tak prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak, że będzie jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpuje. A więc Bóg zapowiada przez proroka Izajasza, że któregoś dnia w przyszłości pustynia zamieni się w zroszony ogród. Że smutek zamieni się w radość, w płacz zamieni się w radosne śpiewanie. W Australii, gdzieś tak w centrum Australii Południowej, jest jezioro, które nazywa się jezioro Eyre. Ono jest oznaczone strzałką na ekranie. Jest to największe jezioro Australii. Ma około 9500 km kwadratowych. Ale tak się zdarza, tak jest z reguły, że to jezioro wygląda o tak, w ten sposób. Jest całkiem suche. Całkiem suche. To są dodatkowe zdjęcia z tego jeziora. Tak wygląda jezioro E większość czasu. Albo może nawet tak. Okay. Tam nic nie rośnie. Tam nic nie ma. Ale to ciągle się nazywa jezioro. Dlaczego? Ponieważ 3 albo 4 razy na 100 lat to jezioro wypełnia się wodą. I gdy pojawi się woda,
pustynia zamienia się w raj. To jest bardzo rzadkie zdarzenie. Wydarzyło się ostatni raz, myślę, jakieś 5 lat temu i tam ciągle jest woda. Ale gdy woda pojawi się, zamienia się pustynia w raj. Skąd ta woda się bierze? Otóż widzicie tą strzałkę? To jest ta zielona przestrzeń, to jest stan, który nazywa się Queensland. I często tam właśnie, gdzie te miasta Mackay, Rockhampton, Bundaberg, tam są wielkie sztormy. Jak napada bardzo dużo deszczu w jakiś tam czas, to ta woda zaczyna płynąć w kierunku jeziora, tak jak strzałka pokazuje, w kierunku jeziora E. I ta woda, ta odległość z tamtego terenu do jeziora E jest około 2000 kilometrów. To jest chyba taka odległość jak stąd do Londynu. Czy mam taką rację gdzieś tak? Coś koło tego. Więc ta woda płynie i zdjęcia są takie, że ta woda płynie, to ona płynie bardzo powoli, ale wszystko się zmienia, gdy ta woda płynie przez pustynię. I w końcu ta woda dociera do tego wielkiego jeziora, największego jeziora w Australii i zmienia się pustynia w raj. Zaczyna wszystko rosnąć, nagle pojawiają się rośliny, nagle pojawiają się zwierzęta, piękne miejsca. Można pływać w tym jeziorze. Nawet jest klub jachtowy na tym jeziorze, który używa swojej jachty tylko 4 razy na 100 lat. Ale ciągle używa. Ja tam nigdy nie byłem, ale widziałem dużo zdjęć stamtąd. I nagle się pojawia bardzo dużo rozmaitych zwierząt. Przylatują ptaki, aby się tam rozmnażać. Jest mnóstwo ryb. Skąd tam się wzięło życie? W samym środku pustyni. Ukryte w popękanej glinie i w piasku oczywiście były nasiona z mokrych czasów, były stare korzonki, traw, które ciągle mają w sobie trochę życia. Zaschnięta przez lata ikra nagle odżywa i rodzi się życie. Aby ta radykalna zmiana mogła nastąpić na tej pustyni, to może się stać tylko i wyłącznie dzięki wodzie. Pustynia zamienia się w raj. Tak właśnie jest z tą nową rzeczą, o której Bóg mówił w rozdziale 43 Księgi Izajasza. Kompletna, radykalna zmiana paradygmatu istnienia. I oczywiście wiemy, że dla proroka Izajasza woda oznaczała Ducha Świętego. Ewangeliści to zauważyli. Oni czytali Księgę Izajasza, inne księgi Starego Testamentu i dla nich woda była niesamowicie ważnym symbolem. A już w Ewangelii Jana, jak czytacie Ewangelię Jana, który bardzo dobrze znał Księgę Izajasza, to woda się wręcz przelewa. Woda jest wszędzie w Księdze Izajasza, od początku do końca. Któregoś dnia zrobię kazanie na temat wody w Księdze, w Ewangelii Jana. Popatrzcie, Jezus jest ochrzczony w wodzie, woda zamienia się w wino, prosi o Samarytankę o wodę, jej mówi, ktokolwiek napije się tej wody, nigdy już nie będzie pragnął, mówi o żywej wodzie. Jezus uzdrawia przy wodzie, człowiek, którego wzrok Jezus uzdrowił, ma umyć oczy w wodzie. Jezus chodzi po wodzie, płynie po wodzie, umywa nogi uczniom w wodzie, gdy żołnierze przebili Jezusa bok, wypływa krew z wodą. I w rozdziale 7, wierszu 37, Jezus wypowiada takie słowa. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto we mnie wierzy, jak powiada Pismo, i to jest odnośnik do Izajasza 58 rozdziału, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jezus wypowiedział te słowa w bardzo ciekawym momencie. Akurat w tym momencie naród żydowski obchodził to, co my znamy jako święto namiotów, Sukot. I wszyscy w tym momencie są zainteresowani wodą. Nawet częścią tej całej uroczystości namiotów była coś takiego, co się nazywało ceremonia libacji wody. To było podziękowanie za dar życia. To była pamiątka pustyni, pamiątka wędrówki po pustynie. To było uderzenie w skałę, gdzie wypłynęła woda. To było zebranie zbiorów dzięki wodzie i Sukot to było takie podziękowanie za to, że Bóg dał wodę. I Izraelici, Żydzi zachowywali jeszcze w czasach Jezusa, do dzisiaj czasem zachowują święto Sukot i w ostatnim dniu święta Sukot
była właśnie ceremonia libacji wody. I wtedy procesja kapłańska schodziła do sadzawki Siloe z wielką fanfarą, z muzyką i z tańcem, z dźwiękami szofarów. Kapłani nabierali wody do dzbanów, aby ją przynieść do świątyni. I z taką samą fanfarą szli do świątyni. Ta woda potem była wzięta i wlana do srebrnych mis razem z winem. I to był właśnie symbol, znak podziękowania dla Boga za opiekę Bożą i za dar wody. I właśnie w tym momencie Jezus wypowiada te ważne słowa. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja jestem wypełnieniem tego święta. Więc ta nowa rzecz, o której pisał prorok Izajasz, to było przyjście Boga, w osobie Jezusa na świat. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Tak jak ta skała, która zdała wodę, musiała być uderzona, tak Jezus musiał być uderzony na krzyżu za nasze grzechy i miało to być wszystko połączone z wylaniem Ducha Świętego. To był ten jeden wielki, nie do powtórzenia, kosmiczny, jedyny w swoim rodzaju przemiana paradygmatu, który zmienił wszystko. No dobrze, ale co to ma wspólnego z rozerwaną zasłoną, tytułem tego kazania i z naszym kampem? Gdy Jezus powiedział na krzyżu słowo wykonało się, dosłownie skończyło się, On powiedział, że coś starego się zakończyło. I gdy to się stało, to w tym momencie coś nadzwyczajnego, jak wiecie, stało się w świątyni w Jerozolimie. Niewidzialna ręka rozerwała zasłonę pomiędzy świętym i najświętszym. Mam tutaj coś takiego podobnego. Posłuchajcie tego dźwięku. To nie jest przyjemny dźwięk, prawda? Ja nie lubię tego dźwięku. To jest dźwięk, który gdy ja usłyszę, on zawsze łapie moją uwagę. Ale nie jest to miły dźwięk. Ten dźwięk jest dźwiękiem zniszczenia. To jest dźwięk jakiegoś rozdartego materiału na mnie gdzieś w jakiś sposób. To nie jest miły symbol. Dlaczego aż tak drastyczna symbolika? Co było aż tak nieprzyjemnego, że musiało się skończyć aż tak nieprzyjemnym dźwiękiem w świątyni Boga? Tradycyjnie my uznajemy to rozerwanie świątyni jako coś bardzo pozytywnego. Przede wszystkim rozerwanie symbolizowało, że ofiara Jezusa na krzyżu została przyjęta i nastąpiło odkupienie ludzkości, że ceremonie świątynne już nie będą więcej ważne, że straciły znaczenie. Ale ten dźwięk ma również bardzo tragiczne i wymowne znaczenie. Bo na samym początku Bóg powołał Izraela, aby Izrael był błogosławieństwem dla narodów, a oni zostawili to błogosławieństwo tylko dla siebie. Bóg ich w cudowny sposób wyprowadził z Egiptu, a oni zbudowali cielca i znaleźli innych bogów. Bóg chciał, aby byli narodem świętym, narodem kapłańskim, błogosławieństwem dla wszystkich narodów, a oni stali się przekleństwem. Bóg dał im 10 przykazań, jak prowadzić życie zgodne z Jego wolą. Oni umieli je tylko łamać. Bóg pragnął, aby miłowali swoich bliźnich. Nie knuj złego przeciwko swojemu bliźniemu. Ich religią stał się wyzysk i eksploatacja. Bóg pragnął, aby wśród nich prawo i sprawiedliwość tryskały jak woda, jak potok niewysychający. Jaką musiała się stać religia Izraelitów, że Bóg musiał wypowiedzieć te słowa przez proroka Amosa. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nawet gdy składacie mi ofiary całopalne, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harp. Bóg pragnął, aby Izrael miłował go i swoich bliźnich. Oni rozdarli Boże serce swoją nienawiścią.
Bóg pragnął, aby świątynia była miejscem modlitwy, a oni zrobili z niego jaskinię zbójców, miejsce wyzysku, zdzierstwa, eksploatacji. Bóg pragnął zamieszkać między nimi, oni go nie przyjęli i powiesili go na krzyżu. Temat złego traktowania innych, niesprawiedliwości, braku miłosierdzia pojawia się bardzo często w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. Wygląda na to, że Bogu bardzo zależało na tym, jak my się będziemy traktować. Za każdym razem, gdy wypowiadamy raniące słowa, za każdym razem, gdy nie potrafimy się zgodzić, za każdym razem, gdy ktoś odchodzi z naszego zboru przez złe traktowanie, za każdym razem, gdy nie traktujemy naszych bliźnich tak, jak Bóg by chciał, Boże serce jest rozerwane. Ale to rozerwanie również daje nam nadzieję. Bo Bóg rozpoczął nowy paradygmat. Nowy paradygmat, jakąś nową erę w tym samym czasie. On tak ukochał świat, że pomimo, że myśmy rozdarli tą zasłonę, pomimo tego, On tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy ta zasłona została do końca rozerwana, to pomimo starotestamentowej tragedii otworzyła się bezpośrednia droga do niebieskiej świątyni. To była właśnie ta nowa rzecz, o której mówił Izajasz. Ta zasłona musiała być rozerwana. To była jedna wielka zmiana paradygmatu dla ludzi, którzy przychodzili do ziemskiej świątyni, aby tam spotkać Boga. To była właśnie ta nowa rzecz. Tak by Bóg powiedział, nic tu po was, możecie odejść, tu już nie macie czego szukać. Stary paradygmat się skończył. Nastąpiło coś zupełnie nowego. Droga do niebieskiej świątyni jest bezpośrednio otwarta dla was. I dlatego, że Jezus pokazał nam tą drogę, nowy sposób życia, nowy sposób zachowania, mamy wzór. Mamy wzór od Niego, naszej relacji z Bogiem i ludźmi wokół nas. Naśladowcy Jezusa nie od razu to zrozumieli. Musieli poczekać na wylanie Ducha Świętego. Dopiero wtedy zrozumieli znaczenie rozerwanej zasłony. Że przykazania Boże nie mają być wypisane na kamieniu, ale przede wszystkim na ich sercach. I właśnie wtedy, kiedy w czasie Pięćdziesiątnicy, w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty, nastąpiła zupełnie nowa rzecz. Ta zasłona musiała być rozerwana. Musiała być rozerwana. Główna charakterystyka tego nowego paradygmatu to jest to, że jak my mamy odnosić się do naszych bliźnich. Jest to nauka o społeczności. Dlatego Jezus ciągle mówił o przykazaniach swoich. Ciągle mówił o tych wielkich dwóch największych przykazaniach, o miłości do Boga i miłości do naszych bliźnich. Dlatego właśnie Paweł napisał taki piękny hymn o miłości, 1 Koryntian 13. Dlatego Jan pisał w swoich listach tak dużo, jak mamy się nawzajem traktować. Z przyjściem Jezusa nadeszła nowa era w historii Kościoła Bożego. Stary paradygmat musiał się zakończyć. Aby wypełnić plan zbawienia, Bóg musiał zalać pustynię Starego Testamentu wodą Ducha Świętego. I pod krzyżem Jezusa ta pustynia zamieniła się w raj. Rozerwana zasłona otworzyła nam drogę do niebieskiej świątyni, a Duch Święty dokończył dzieła. Więc mam pytanie, jaki jest wasz wybór? Czy chcecie żyć według starego paradygmatu, według starych idei? Czy chcecie usłyszeć głos Ducha Świętego i przejść do nowego paradygmatu zaznaczonego śmiercią naszego Pana Jezusa? To jest wasz wybór dzisiaj.
To jest mój wybór. Stoimy przed tym wyborem, w którym paradygmacie chcemy istnieć w naszych zborach. Chciałbym wam powiedzieć na zakończenie historię, którą usłyszałem jakieś 20 lat temu, która wzruszyła mnie do dużego stopnia i zmieniła moje życie w jakiś sposób. Pani Thompson była nauczycielką w chrześcijańskiej szkole. W tym roku dostała pod swoją opiekę 5. klasę. Gdy co roku stawała przed dziećmi, zawsze im mówiła na początku roku szkolnego: dzieci, ja was wszystkie lubię tak samo. Ja nie mam ulubieńców. Oczywiście to nie była całkiem prawda. Każdy nauczyciel ma swoich ulubieńców. I co gorsza, są również uczniowie, których nauczyciele po prostu nie lubią. Ted Stallard był właśnie takim uczniem, którego pani Thompson nie lubiła. I dla dobrych przyczyn. On w ogóle nie wydawał się być zainteresowany szkołą. Patrzył na świat jakimś obojętnym, niewidzącym wzrokiem. Kiedy zwracała się do niego, on tylko wzruszał ramionami i odpowiadał w monosylabach. Ubrany był niedbale, zawsze miał nieuczesane włosy, nie był ciekawym dzieckiem. Po prostu nie dało się go lubić. Gdy pani Thompson sprawdzała prace domowe, miała jakąś dziwną przyjemność w dawaniu jemu niskich ocen. Kiedy dostawał dwóje, to myślała, no przecież zasłużył na nią, a powinna była wiedzieć lepiej. W rejestrze były zapisy innych nauczycieli na jego temat. Było tam napisane tak. Pierwsza klasa. Ted nie jest dość zdolny i dobrze się zachowuje, ale ma niedobrą sytuację w domu. Druga klasa. Gdyby chciał, Ted mógłby mieć lepsze oceny. Jego mama jest przewlekle chora, nieciekawa sytuacja domowa. Trzecia klasa. Ted jest dobrym dzieckiem, ale za bardzo poważnym. Nie przykłada się do nauki. Jego mama umarła w tym roku. Czwarta klasa. Ted nie przykłada się do nauki, ale jest grzeczny. Jego tato się nim nie interesuje. Na święta Bożego Narodzenia dzieci przyniosły dla pani Thompson prezenty. I naskładały je na jej biurku i stanęły wokół biurka, czekając z ciekawością, aż odpakuje każdy prezent. Wśród prezentów był prezent od Teda. Zdziwiła się, że w ogóle coś jej przyniósł. W sumie ona go nie lubiała. Jego prezent był zapakowany w papier pakowy i sklejony taśmą klejącą. Na papierze było napisane: dla pani Thompson od Teda. Kiedy otworzyła prezent od Teda, z papieru wypadła bransoletka, w której brakowało kilku sztucznych kamieni i buteleczka tanich perfum. Dzieci, które to obserwowały, zaczęły się chichotać, jak to dzieci, ale pani miała wystarczająco rozumu w głowie, aby je natychmiast uciszyć. I tym, że wzięła tą bransoletkę, założyła ją na rękę i wzięła trochę tych parę kropel perfum, dała sobie na nadgarstki i podniosła do góry. Prawda, że pięknie pachnie? A dzieci, biorąc przykład z nauczycielki, natychmiast się z nią zgodziły. Gdy skończyła się szkoła i dzieci poszły do domu, Ted został w klasie. Powoli podszedł do jej biurka i powiedział cicho: Pani Thompson, pani pachnie tak jak moja mama. I bransoletka mojej mamy też ładnie wygląda. Cieszę się, że pani podobały się moje prezenty. Kiedy Ted poszedł do domu, pani Thompson uklęknęła przy biurku i zaczęła płakać, prosząc Boga o przebaczenie. Następnego dnia dzieci spotkały w klasie nową nauczycielkę. To nie była ta sama pani Thompson. Ona nie była już zwykłą nauczycielką. Ona była przedstawicielem Boga, zdecydowana, aby zrobić wszystko, aby dzieci wiedziały, aby poznały Boga przez jej pracę z nimi. Zaczęła spędzać więcej czasu z dziećmi, zwłaszcza z tymi, którym było trudno w szkole i zwłaszcza z Tedem Stallardem. Pod koniec roku szkolnego stopnie Teda się dramatycznie poprawiły. Dogonił nawet, a przegonił niektóre dzieci. W czasie wakacji ojciec Teda przeniósł się do innego miasta i pani Thompson długo nic o Tedzie nie słyszała. Aż pewnego dnia otrzymała krótki list. Droga pani Thompson, chciałem pani dać znać, że bardzo dobrze zdałem maturę i skończyłem liceum jako drugi w klasie. Serdeczne pozdrowienia, Ted Stallard. 4 lata później,
Droga pani Thompson, właśnie się dowiedziałam, że będę kończył studia jako pierwszy w klasie. Chciałbym, aby pani o tym wiedziała. Studia nie były łatwe, ale dałem sobie radę. Serdeczne pozdrowienia. Ted Stallard. I 4 lata później. Droga pani Thompson, od dzisiaj jestem doktorem medycyny, Teodorem Stallardem. Czy może pani w to uwierzyć? Chciałem, aby pani była pierwsza, żeby o tym pani powiedzieć. W przyszłym miesiącu, 27, będzie nasz ślub. Czy mogłaby pani przyjechać i usiąść tam, gdzie siedziałaby moja mama, gdyby jeszcze żyła? Pani jest teraz moją jedyną rodziną. Tato umarł w zeszłym roku. Serdeczne pozdrowienia, Ted Stallard. Pani Thompson pojechała na ślub i siedziała tam, gdzie siedziała mama Teda. Ona na to zasłużyła, bo zrobiła dla Teda coś, o czym on nigdy nie zapomniał. Widzę, że wzruszyła was ta historia w jakiś sposób. I dlaczego? Mnie zawsze wzrusza. Dlatego, że Bóg stworzył nas, abyśmy żyli w tym paradygmacie. My czasem przenosimy się do innego paradygmatu, ale Bóg nas ciągnie z powrotem. My wiemy, co to jest dobre. My wiemy, co to jest miłość. My wiemy, jak traktować innych. Jezus ma ciągle marzenie, jeżeli chodzi o was, jeżeli chodzi o wasze zbory. To od was zależy, w którym paradygmacie będziecie chcieli żyć. Decyzja jest wasza. Przez chwilę chciałbym, abyście się zastanowili. Pomyśl o jednej rzeczy, którą możesz zrobić, a która mogłaby się przyczynić do tego, aby twój zbór zamienił się w ogród Boży.